Prognoza runiczna na październik. Skandynawska runa, która otwiera ogólną energię, to już słuchacie wiedzą, i ta energia ogólna będzie królowała dookoła, z wewnętrznych zbiegów okoliczności, to jest runa Hagalas, czyli runa żywiołowa, mocna, aktywna. Ona będzie uwalniała energię niszczące. Dlatego niektóre będą odbierać wszystko, co się dzieje, jako energię, która kara, rozkazuje, ciśnie. Siła tej runy wskaże tak naprawdę słabe miejsce. Dlatego nie należy śpieszyć się bać, tylko popatrzeć na sytuację. Oprócz tego nie należy bać się tych zniszczeń i nie włączać od razu histerii lub panikę. W tym okresie ciężko wzywać ludzi do działalności świadomej. Raczej będą wszyscy działać według tych nakazów podświadomości. W tym okresie mogą powstawać różne karmiczne sytuacje. Dlatego nie należy się dziwić się tym sytuacjom, które będą wydawać się takimi już znajomymi, możliwe nawet déjà vu. Niektórym będzie się chciało zatrzymać przeszłość w sobie, ale żywioł wyciągnie tą przeszłość jak coś, co jest niepotrzebne i niewystarczalne. Słowiańska runa, która tworzy energię mikrokosmosa, to jest krada. Taka runa jest bardzo skomplikowana. Jej motto jest: ofiaruj, nie bój się coś oddać, inaczej los weźmie sam. I podstawową rzeczą jest, że nie próbuj przejawiać egoizm lub zbyt nadmierną dumę. Jeśli będziesz okazywać ciśnienie na innych, to los zmieni drogę nie tylko nie na twoją korzyść. Działanie runy jest bardzo długotrwałe, dlatego nie od razu rezultat działań będzie określony. Konflikty mogą doprowadzić do straty energii i zepsuć życie na długi okres. Jeśli masz jakieś wydatki, to niech one będą ostrożne. Także dawkowanie należy stosować swoje ambicje. Jeśli stracisz kontrolę nad sobą, swoimi emocjami, to otrzymasz drastyczne wydarzenie. Fizyczny ból, czyli ból, który przynosi fizyczne męczenie, w tym okresie mówi o tym, że nagromadziło się mnóstwo negatywnych programów związanych z rodem. Ogham celtycki, energia, którego pomoże zajrzeć w świat wewnętrzny, czyli energii, które będą rządzić naszym duchem. To jest dąb. Oznacza, że bardziej nam będzie się chciało ogłosić siebie w sferze społecznej. Pojawić się też chęć zmienić swoją rolę w zewnętrznym tym świecie, transformować to, zrobić takie zmiany, które by mogły wywołać największy szacunek i przynieść też popularność. Niektórym ludziom będzie się chciało powalczyć za sprawiedliwość. Dlatego, żeby osiągnąć wszystko, co się chce, należy poszerzać swoją świadomość. Poszerzać świadomość oznacza, że nauczyć się wszystko rozpatrywać z różnych stron. Nie warto dopuszczać na przykład ukłonień tylko do duchowności lub do materii. Jeśli odrzucisz materialną stronę życia, to poniesiesz straty. W tym przypadku, jeśli twoja uwaga będzie ukierunkowana tylko na materialne, to tym rzucisz jakby wyzwania do losu i los będzie wzywał ku pokory. W tym okresie trzeba będzie widzieć wszystko szerzej i z dużej cierpliwością odnosić się do zdania innych. Elfijska runa. Ona pokazuje energetyczny mistycyzm. Runa Sethai to runa wiatra i polota nad ziemią. A runa, która uprzedza, że teraz bardzo ciężko dokładnie sprognozować przyszłość. Chcesz wiedzieć, co cię czeka z przodu? To spróbuj podążać małymi krokami, ponieważ nie wiadomo, co jest tam z przodu. Wydarzenia będą wyrzucać się na zewnątrz niespodziewanie. Zanim zaczniesz jakikolwiek czyn, należy przemyśleć i stworzyć swoją strategię. Nieprawidłowe działania zabiorą energię. Pojawić się mnóstwo mistycznych sytuacji, które ciężko będzie przeanalizować umysłem. Szukaj źródło napięcia głęboko w sobie. Walki nie uciekniesz, ale raczej ta walka będzie przez słowa,
przez duszewne impulsy. Wszystkie decyzje, które podejmiemy w danym okresie, będą nosić bardzo poważny charakter. Nagle może nastąpić zrozumienie tego, co się dzieje. Po prostu niebo nie będzie zmuszało przynosić ofiary, ale będzie trzymało nas w napięciu. Wiedza i rozwój będzie miał wysoką cenę. Manipulacje i oszustwa mogą doprowadzić do problemów. Dalej w drugiej części prognozów opowiemy o aniołach i metakartach.